Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że Państwo tak licznie przybyli na naszą konferencję. Konferencję organizowaną i przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak także oczywiście przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem też przywitać naszych gości. Gości z ministerstwa i gości z KEIN. Witam serdecznie panią minister, panią profesor Lenę Kolarską-Bobińską. Pana ministra, pana profesora Włodzisława Ducha, podsekretarza stanu w resorcie nauki. Jest z nami także oczywiście pan profesor Maciej Zabel, przewodniczący KEIN. Witam także bardzo serdecznie pozostałych tu obecnych członków komitetu. No i jeszcze raz witam serdecznie Państwa, dziękując za przybycie. Proszę Państwa, chciałem bardzo zaznaczyć, że zebrane dzisiaj w czasie spotkania Państwa opinie, czy też wygłoszane, czy też później do resortu przesłane, mają posłużyć Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych do przedstawienia ostatecznej propozycji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które z kolei będzie przygotowywać projekt rozporządzenia w tej sprawie. Projekt zostanie oczywiście przed ogłoszeniem z Państwem skonsultowany. Na początek chciałem poprosić o zabranie głosu panią minister, panią profesor Lenę Kolarską-Bobińską. Pani minister, serdecznie zapraszam na mównicę. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej konferencji. To jest dla nas wyjątkowa konferencja, nie tylko dlatego, że jest organizowana wspólnie z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych, ale dlatego, że dotyczy pewnej fundamentalnej sprawy dla środowiska naukowego, wypracowania nowego systemu ocen jednostek naukowych. Witam wszystkich obecnych, witam władze uczelni, instytutów, wykładowców, witam wszystkich Państwa. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować panu profesorowi Zabelowi, wszystkim członkom KEIN-u za ich dotychczasową pracę, ale też za te propozycje zmian, które dzisiaj nam posłużą do dyskusji, do tej debaty. Myśmy współpracowali z KEIN-em przy wypracowaniu tej koncepcji. Zaraz Państwu przedstawię te cele strategiczne, które przekazaliśmy Komitetowi Ewaluacji, bo chcieliśmy, żeby ten system, który powstanie nowy, spełniał jakby dwa podstawowe cele. Po pierwsze, to jest poprawa tego, co było. To jest pierwsza rzecz, którą spotkałam się, przychodząc do ministerstwa, że wszyscy mówili, no ten sposób oceny jest jako w zasadzie sensowny, ale ma szereg licznych wad. Ja też się zgadzam, że każdą zmianę, każdą reformę trzeba wprowadzać, ale potem trzeba monitorować, oceniać i poprawiać. Nie wycofywać się, ale właśnie poprawiać tak, żeby spełniała swoje cele. Czyli to był jeden powód, chcieliśmy poprawić ten system, który był, spojrzeć na to, na Państwa uwagi, które zgłaszaliście cały czas. Drugi powód tej zmiany jest taki, że świat się zmienia bardzo szybko. Unia Europejska stawia przed nami nowe cele. Mamy nowe zadania i cele na najbliższe 5 lat. My też w ministerstwie przygotowaliśmy pewne założenia zmian celów, które chcemy osiągnąć w ciągu najbliższych 5 lat. I ten system ewaluacji powinien nam właśnie pomóc nakierować i docenić te cele. Oczywiście w realizacji celów jakby takich kierunkowych system ewaluacji to jest jednym tylko z elementów, ale potem może powiem jeszcze o innych, bo też tutaj pracujemy tak, aby różne te ścieżki, różne drogi nam później przyczyniły się do takiej rwącej rzeki. Więc pisząc do KEIN-u, przedstawiając nasze cele, podkreśliliśmy przede wszystkim tak.
excellence, czyli doskonałość w nauce, to jest podstawowa rzecz, o której się mówi, oczekuje, pisze w dokumentach europejskich, czyli poprawa jakości badań naukowych. Po drugie, wzrost innowacyjności nauki oraz styku nauki z biznesem. Bo innowacyjność to nie dotyczy tylko kwestii komercyjnych, nie dotyczy tylko kwestii technicznych. To jest po prostu, ja bym powiedziała, również taki cel bardziej ogólny dotyczący nauki. Trzy. Bardzo nam zależało, cośmy podkreślili, na umiędzynarodowieniu polskich uczelni, ale też polskiej nauki. Jest bardzo dużo teraz, tak dużo możliwości w Europie i byłby strasznym naszym grzechem albo błędem niewykorzystanie tych możliwości, które stwarza Horyzont 2020 czy fundusze strukturalne. Nie po to tak tylko, żeby wydać te pieniądze, ale również po to, żeby przestawiać naszą naukę, nasze myślenie, naszą edukację na nowe cele. Następny taki punkt, który adresowaliśmy do Kane'u jako kierunkowy, to jest wspieranie interdyscyplinarności i nowych obszarów badawczych. Bardzo wiele uwag, które zgłaszało środowisko, dotyczyło właśnie tego, że są zbyt ostre, wąskie przedziały zaszufladkowania poszczególnych dziedzin. Nauka w tej chwili idzie w kierunku interdyscyplinarności i wtedy trudno oceniać i trzeba to uwzględnić, to też, co się dzieje. Nie tylko to, gdzie chcemy dojść, ale również to, co się dzieje. Takim właśnie elementem, który był dla nas kluczowy właśnie w tym, mówiąc, żeby uwzględniać te trendy, zmiany, które zachodzą w środowisku globalnym, to jest otwartość i budowanie otwartej nauki. I to też był jeden z takich ważnych celów, które chcieliśmy uwzględnić w tych nowych propozycjach ocen. I w końcu wspieranie prestiżu polskiej nauki i wzmocnienie jej pozycji akademickiej. Myśmy też podkreślali, myślę, że nad tym będziemy też dyskutowali, bo to też jest bardzo istotne, żeby uwzględniać lepszą komunikację. I chodzi o to, żeby system ocen był uzasadniony, komunikowalny, żeby sam w sobie też nie budził wątpliwości. Najważniejsze jest jednak, co zobaczycie Państwo tutaj w czasie tych wystąpień, że ten system ocen jest jako system zalegitymizowany przez środowisko, spełnia swoje cele, więc ja mam nadzieję, że po tych zmianach, które będziemy wspólnie dokonywać, będzie on po prostu jeszcze lepiej służył nam wszystkim, bo mamy tutaj podstawowe zasady. Te dane parametryczne, chcę tylko powiedzieć, i te oceny nabierają w ogóle coraz większej wagi w pracach naszego ministerstwa, bo już od 2015 zmieniliśmy system finansowania jednostek naukowych. Przepraszam bardzo, ale będę pokasływać. Zmieniliśmy system ocen od stycznia 2015 i właśnie ocena parametryczna będzie podstawą jakby finansowania. Już w tym roku zróżnicowaliśmy finansowanie statutowe do pewnego stopnia między różne kategorie ocen i chcemy tak, aby w przyszłości właśnie jakość prac badawczych, innowacyjność, umiędzynarodowienie i ocena, która zostanie osiągnięta, żeby one nam umożliwiły właśnie finansowanie tych jednostek. Oznacza to oczywiście zróżnicowanie jednostek badawczych, uczelni, wydziałów, ale to nie znaczy, że całe jednostki, bo często to są pewne wydziały, a więc na niektórych uczelniach mogą być fantastyczne wydziały, mogą być fantastyczne instytuty i to nie dotyczy przecież też i nie świadczy o całości. Więc włączyliśmy ten system parametryczny jako ważny również ze względu na finansowanie, tak żeby oceny nie rozchodziły się
Żeby oceny nie rozchodziły się zupełnie z systemem finansowym, tylko żeby to tworzyło pewien system. Ale chcę powiedzieć, że ten system ocen też jest bardzo ważny jako informacja i wskazówka dla partnerów zagranicznych, dla inwestorów, dla różnych organizacji, które chcą współpracować czy współdziałać. Powiem więcej, myśmy przygotowali nie tak dawno portal Wybierz Studia. Jest to portal przygotowany dla uczniów liceów, tak aby mogli wchodzić i wybierać sobie tą uczelnię, ten wydział, tą specjalizację, który ich najbardziej interesuje, w zależności od tego, czy zależy im na bliskości od domu, czy zależy im na doskonałości w nauce, czy zależy im na różnych cenach. I tam są uwzględnione właśnie na tym portalu również ten system keynowski. Więc to nie tylko służy finansowaniu, informowaniu, ale też służy studentom przyszłym jako taki sygnał informacyjny. Pani profesor Lewicka, członkini Keynu, napisała, że w swoim artykule, że system ocen ma sens wtedy, gdy nie jest narzucany odgórnie przez grono bezdusznych urzędników, czyli nas, a staje się wytworem środowiska. I to jest to, co chcemy właśnie osiągnąć, żeby to było wypracowane przez środowisko, które zresztą potem dokonuje tych ocen. A więc wszystko jest w Państwa rękach. Cele mamy wspólne, zadania też i bardzo liczę na dzisiejszą dyskusję. Chcę tylko jeszcze dwa słowa powiedzieć, jak przewidujemy później harmonogram wdrażania tych zmian. Bo już teraz wszyscy mi się pytają, czy to będzie za 5 lat, a wie Pani, jak Pani planuje za 5 lat, to chociaż ja uważam, że należy i warto planować za to, co się będzie działo za 5 lat i działać. Więc w tym roku będzie dyskusja, wypracujemy, poprawimy ten system i chcemy przygotować już rozporządzenie, które będzie obowiązywało od 2017 roku. Dlaczego my to robimy? Po pierwsze, chcemy teraz to zrobić, żeby już mieć to, że tak powiem, tą sprawę nie tylko odhaczoną, ale po to, żeby jednostki naukowe wszyscy wiedzieli, jaki ich system czeka oceniania w 2017 roku. Bo te nowe zasady wejdą w życie w 2017, ale my wszyscy musimy nie być zaskakiwany. Poprzedni system ocen trochę zaskoczył wszystkich. Teraz celowo robimy to z dużym wyprzedzeniem, aby można spokojnie porozmawiać, przygotować się i żeby wszyscy byli jakby świadomi, co nas czeka. Także jeszcze raz dziękując serdecznie panu profesorowi Zajdlowi i członkom Keynu za przygotowanie, pomoc, dyskusję.